Tusk opublikował wideo. To nie są patrioci. To idioci i Donald Tusk o działania rządu wobec funduszu odbudowy. To nie patrioci, to idioci. Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wideo, na którym wizualizuje to, jak wiele pieniędzy czeka na Polskę w ramach unijnego funduszu odbudowy. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, waszych budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to rząd PiS i ich kompletnie niezrozumiały upór, powiedział lider PO. To nie są patrioci, to są idioci, dodał. Na początku opublikowanego w czwartek filmiku lider PO Donald Tusk pokazał banknot 50 euro. Na nasze to będzie mniej więcej trochę ponad 200 zł, powiedział. Następnie obok przewodniczącego platformy pojawiła się paleta z banknotami. Na tej palecie jest 18 milionów euro. Wyobraźcie sobie 3222 takie palety. One wypełniają cały stadion. Dlaczego o tym mówię? Bo te palety to jest 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze, trudne przecież do wyobrażenia, czekają na Polskę i Polaków w Europie, wskazał. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, waszych budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to rząd PiS i ich kompletnie niezrozumiały upór, powiedział lider PO. Jak dodał, ostatnio niektórzy z liderów Zjednoczonej Prawicy, m.in. Adam Bielan i Zbigniew Ziobro, wprost powiedzieli, że Polska powinna być może zrezygnować z tych pieniędzy i wycofać się z tego funduszu. Ich być może na to stać, ale polskich rodzin i polskich firm nie stać na takie idiotyzmy. To jest nie do zrozumienia. To nie są patrioci, to są idioci, powiedział Donald Tusk. Krajowy plan odbudowy nie został dotąd zaakceptowany. Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje KPO, aby otrzymać środki z unijnego funduszu odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 miliardów euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 miliardów euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 miliardów euro z części pożyczkowej. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ubiegłego roku warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów, powiedziała wówczas. Prezydencki projekt zmiany w Sądzie Najwyższym. Projekt zmian w ustawie o SN prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu na początku lutego. Projekt zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Według projektu spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów i PSN, rzeczników prasowych i dyscyplinarnych, mają zostać wylosowane 33 osoby, z których prezydent wybierze następnie na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada, że sędziowie, którzy będą w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, nie opuszczają swych macierzystych izb, a sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej mają nie przekraczać 50% ich normalnego pensum sędziego. Prezydent mówił, że celem projektu jest m.in. danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Opracowanie: Dawid Zdrojewski.